Witajcie na kanale Kierunek Zdrowie. Dzisiejszy filmik będzie na temat oddychania. Dlaczego tak ważne jest prawidłowe oddychanie, odżywienie naszego organizmu, dotlenienie. Jak to robić prawidłowo przede wszystkim, bo często nie robimy tego w sposób właściwy. I dlaczego jest to takie ważne? Dlatego też robię wstęp na zewnątrz. Tutaj jest fajne dzisiaj powietrze. Jest zimno, co prawda zimowo, chociaż nie jest już teraz tak bardzo zimno. Jest słońce, jest pięknie, jest cudownie. I jest to wspaniały moment właśnie, żeby wyjść i chwilę pooddychać na świeżym powietrzu. Ale o tym, jak ważne jest prawidłowe oddychanie dla naszego zdrowia, dla dotlenienia organizmu i podobno może wspomagać też procesy tracenia wagi, chudnięcia, dowiedziałam się pierwszy raz z książki Michała Tombaka, którą Wam już polecałam w jednym z wcześniejszych filmów. Zaczęło mnie to w pewien sposób intrygować na początku i zaciekawiło na tyle, że chciałam się dowiedzieć na ten temat więcej. Zaczęłam więc czytać, zaczęłam kupować też książki na temat prawidłowego oddychania, na temat relaksacji, jak się zrelaksować i co jeszcze, nie wiem, w której, czy to przeczytałam właśnie w tej jego książce, czy gdzieś indziej słyszałam, takie badania robili u osób, które przeżyły 100 lat, czy tam mają grubo ponad 100 lat, co było ich, przepraszam, co było ich takim, co oni uważają, co oni robili takiego w życiu, że mogło spowodować, że żyją tak długo. I właśnie jedna z takich odpowiedzi takiego dziadusia ponad 100-letniego była: oddycham tylko raz na minutę. I tak mnie to zdziwiło i pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, że nie można po prostu oddychać raz na minutę. Zaczęłam się tym interesować, zaczęłam sobie ćwiczyć i pomyślałam, że okej, zobaczymy, ile razy ja w ciągu minuty oddycham. Okazało się, że dużo razy. I zaczęłam to na początku ćwiczyć, zaczęłam próbować głęboko oddychać z właśnie zegarkiem, z sekundnikiem i mierzyłam sobie czas. Chciałam wydłużyć ten mój oddech. I faktycznie, słuchajcie, po, nie wiem, po 2-3 tygodniach takiego ćwiczenia codziennie doszłam do tego, że oddychałam 1,5 raza na minutę, czyli robiłam wdech, wydech i wdech. I to wszystko w ciągu minuty. Co było najtrudniejsze na początku, to, że ja wpadałam tak jakby w zadyszkę. Że takie głębokie oddychanie przez niedługo, bo ja robiłam tych oddechów, nie wiem, kilkanaście pewnie, nie więcej. Tak mnie to bardzo dotleniało i tak mnie to spowodowało, że byłam taka jaka zakręcona, zamroczona trochę. I zmęczyłam się zawsze po kilku pierwszych oddechach, byłam po prostu zmęczona, wyczerpana i chciałam nałapać się tego powietrza szybko, żeby, nie wiem, to było takie strasznie dziwne. W tej chwili nie mam tego problemu, to naprawdę można by ćwiczyć. To po prostu trzeba ćwiczyć, skupić się na tym, pamiętać o tym i ćwiczyć. Jeżeli chcecie, poczytajcie sobie więcej na temat tego, jakie można mieć korzyści z prawidłowego oddychania. Na pewno słyszeliście już, ponieważ i aktorzy uczą się prawidłowego oddychania, oczywiście śpiewacy, jest to bardzo ważny element właśnie tego, żeby pracować z głosem, właśnie żeby mieć prawidłowy oddech. Dzieci podobno naturalnie potrafią oddychać właśnie przeponą, a później to gdzieś zanika i zaczynają oddychać głównie klatką piersiową. Bardzo płytkie są te nasze oddechy przeważnie. Dlatego warte jest, żeby poćwiczyć, żeby przynajmniej próbować kilka razy dziennie, powiedzmy zaczynając od jednego razu do kilku razy dziennie, żeby próbować pamiętać o tym, żeby potrenować po prostu kilka razy, gdy nam się to przypomni, zrobić sobie kilka głębszych oddechów. A żeby się nie męczyć, tak jak mówię, po jakimś czasie można się do tego przyzwyczaić, można to wytrenować i już nie dostawać zadyszki i takiej sapki, I sprawia to przyjemność i naprawdę może i relaksować, uspokajać, mi pomaga bardzo usypiać i w ogóle w wielu momentach mi to pomaga. Jest to bardzo fajna, bardzo jest dużo technik związanych z oddychaniem, bardzo fajne są ćwiczenia oddechowe. Jeżeli będziecie chcieli, kiedyś mogę zrobić właśnie taki filmik na temat kilku takich bardzo fajnych metod, ale taka podstawowa, chcę Wam tylko na razie dzisiaj tylko wspomnieć na ten temat, w ogóle temat oddychania, żeby zwrócić uwagę na to, jak oddychacie, żeby mieć świadomość tego, że jest to ważne i że ważne jest, żeby to robić dobrze, prawidłowo. Po pewnym czasie, gdy wprowadzimy sobie taki nawyk przypominania, przynajmniej kilka razy w ciągu dnia możemy sobie przypomnieć i kilka takich oddechów zrobić. I to jest właśnie fajne. Pokażę Wam na razie, jak to chodzi o to, żeby ten właśnie oddech był przeponowy, był jak najgłębszy, żeby się wypełnić, jakby jak się tylko da najbardziej tym powietrzem, żeby je zatrzymać chwilę w sobie i pomalutku wydychać. Co jest jeszcze ważne?
Wdech powinien być dwa razy krótszy niż wydech. Czyli wdychamy powietrze i wydychamy je dwa razy dłużej. I to też na początku robiłam zegarkiem, żeby się tego nauczyć. I myślę, że to jest dosyć fajne, zabawne ćwiczenie. Także jeżeli macie ochotę, popróbujcie. Wdychamy powietrze zawsze nosem, ponieważ tutaj filtrujemy przez te włoski, nam się to powietrze też filtruje. Jest to takim naszym naturalnym filtrem, nasz nosek. I wydychać powietrze, ja w tej chwili wydycham nosem również. I tak na jogę, na którą chodzę, też tak robimy i tak powinno, nie wiem, czy się powinno, czy nie powinno, nie wiem. Ważne jest, żeby wdychać nosem, natomiast wydychać, na początku wydychałam buzią, bo nosem mnie to za bardzo męczyło, tak jak mówiłam, męczyło mnie to, po prostu dostawałam jakieś takie zadyszki. Na razie jak, o co chodzi z tym oddychaniem? Łapiemy powietrze jak najmocniej, jak najwięcej tego powietrza nosem i próbujemy je przemieścić jak najniżej do brzucha. Dobrze jest czasami trzymać sobie tutaj na przeponie nisko, trzymać sobie rękę i czuć tak, jakbyśmy chcieli to wydmuchać, tak? Żeby ta ręka się ruszyła, a nie tylko tutaj na klatką piersiową, jak większość osób niestety tak oddycha. Więc nabieramy powietrze. I wydmuchujemy. Nabieramy. I wydmuchujemy. Teraz oczywiście nie robiłam tego tak wolno, jak się też staram, ale ten wydech musi być, powinien być naprawdę dłuższy niż wdech. Poćwiczcie, spróbujcie, to naprawdę jest bardzo fajne. To dotlenia nasz organizm, dotlenia wszystkie komórki, jest to naprawdę zdrowe dla naszego organizmu. Może wspomagać wiele procesów oczyszczania, odżywienia przede wszystkim tych komórek. Tak jak pisał Tombak, może też mieć wpływ na odchudzenie, czy tam powiedzmy wspomagać te procesy tracenia wagi. Najtrudniejsze dla mnie na początku było w ogóle pamiętanie o tym oddychaniu. I co zrobić, żeby pamiętać, żeby nam się przypominało o tym? Na początku oczywiście będzie trudniej, ale gdy uda nam się wprowadzić taką rutynę i będziemy się na początku bardzo dyscyplinować, później zacznie nam się to samo przypominać. I dlatego ważne jest moim zdaniem kojarzenie pewnych czynności z oddychaniem. Gdy nauczymy nasz mózg kojarzyć te właśnie czynności, oddychanie, gdy robię coś, to oddycham, to po jakimś czasie, gdy najpierw się będziemy do tego oczywiście zmuszać, przypominać sobie i się bardzo dyscyplinować, to po jakimś czasie to samo nam się automatycznie zacznie przypominać i zaczniemy to robić, nawet czasami nie zdając sobie z tego sprawy. I ja właśnie tak mam. Pierwsza rzecz, od której ja zaczęłam, to było przed snem. Gdy leżę już ostatnie minuty przed snem, to też pomaga bardzo w zaśnięciu, gdy macie problem z zaśnięciem. Takie oddychanie, ja nie wiem czasami, kiedy usypiam. W ciągu naprawdę bardzo szybkiego czasu, nieświadomie praktycznie usypiam. Zapadam w sen bardzo taki fajny, głęboki, spokojny i właśnie bezproblemowo. Gdy leżycie już przed snem, połóżcie się, zrelaksujcie, połóżcie się właśnie luźno i spróbujcie zrobić kilka takich głębokich oddechów. I was to dotleni, i pomoże w lepszym spaniu, i w szybszym usypianiu. I możecie się tego nauczyć właśnie, wydaje mi się, w najprostszy sposób. To się najłatwiej chyba skojarzyć przed zasypianiem, ostatnie te właśnie minuty, takie ćwiczenie. To jest bardzo łatwe do skojarzenia, akurat mi to właśnie najmniej trudności sprawiało. Natomiast to, co sprawiało mi największą trudność, to było w ciągu dnia, oddychanie w ciągu dnia. I co wymyśliłam? Przy zmywaniu, kiedy tak naprawdę zmywam bezmyślnie często te talerze, zawsze coś jest do zmywania, nawet jak się ma zmywarkę i się coś wrzuca, to zawsze i tak jest coś, żeby to robić ręcznie. Coś przepłukać, to są chwile nawet, nie musi to być jakieś wielkie zmywanie garów. To mogą być może być kilka szklanek talerzy i jeżeli nam się uda na początku przypominać, że właśnie stoję nad zlewem i myję te talerze i wtedy sobie super mam, ja dla mnie jest to super pomysł, czas na właśnie na to, żeby zrobić kilka takich oddechów i ćwiczyć. I właśnie sobie wtedy odetchnąć. Też myję się wtedy też te talerze trochę milej i szybciej. Więc to jest drugi mój pomysł. A trzeci pomysł zobaczycie sami zaraz. Jednym z takich idealnych momentów w ciągu dnia, które wydawały mi się najfajniejsze właśnie, żeby nauczyć się oddychania w trakcie tej czynności, to jest jazda samochodem.
I bardzo serdecznie Wam to polecam, żebyście sobie potrenowali, poćwiczyli i zobaczyli, jak to będzie Wam szło. Jak można nauczyć mózg, żeby kojarzył w momencie, gdy siadacie do samochodu, żeby sobie właśnie zaczął kojarzyć, że teraz mam oddychać. Na początku musicie oczywiście nad tym popracować, żeby pamiętać, żeby się przypominało to, żebyście, musicie sami jakby włożyć w to pracę. Natomiast po jakimś czasie naprawdę nie będzie już potrzebny żaden wysiłek, bo będziecie wsiadać do samochodu i samo Wam się będzie przypominać, o, miałem oddychać. Dla mnie to jest fajny moment, tak samo jak zasypianie, tak samo jak zmywanie, tak ja za samochodem jest chyba takim... I zasypianie, jazda samochodem jest tak naprawdę takimi momentami, kiedy mi się bardzo często to przypomina, kiedy mi się udało właśnie to bardzo fajnie skojarzyć w mojej głowie. Was zachęcam do tego, żeby właśnie w samochodzie sobie oddychać i przypominać sobie o tym, robić kilka takich, jak wsiadacie do samochodu na początku, robić sobie kilka takich głębszych oddechów. To jest nie tylko wspaniałe, jeżeli chodzi o oddychanie, o odżywienie, dotlenienie organizmu, ale to jest bardzo odprężające też w czasie jazdy, a to myślę, że wielu osobom się po prostu przyda. Ja widzę bardzo dużo agresji, sfrustrowanych kierowców, którzy się wyzywają, pokazują palce, drą się, trąbią i tak dalej. Nie wiem, jak to w Polsce też tak oczywiście jest. W Stanach, szczególnie w Nowym Jorku, jak mieszkałam, to było już takie bardzo widoczne i bardzo uciążliwe, szczerze mówiąc. Bardzo dużo agresji na drodze, a takie oddychanie może też Wam pomóc w takim opanowaniu się, w tym, żeby się zrelaksować bardziej, żeby podejść do tego z dystansem i żeby jechać spokojniej, bo tak i tak nie mamy za dużego wpływu na to, co się dzieje. Musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie i właśnie o tym, żeby jakoś bezpiecznie dojechać do celu. A wydaje mi się, że oddychanie głębokie teraz tak za kierownicą to jest wspaniały moment, żeby właśnie sobie zrobić kilka takich ćwiczeń. I zachęcam Was do tego, żebyście się tego nauczyli na początku, gdy robicie ćwiczenia. Nauczyli się przez kilka tygodni, a może miesięcy, nie wiem, przypominali. Później naprawdę to się bardzo często przypomina. Wsiadacie do samochodu i od razu Wasz mózg Wam mówi, okej, oddychaj, to jest fajne, ja to uwielbiam. To tyle z samochodu. Na razie, cześć. Zobaczycie, jaką frajdę przynosi naprawdę takie świadome, głębokie, przeponowe oddychanie. To sprawia frajdę, ale po jakimś czasie treningu. Nie na początku, bo na początku może być to męczące, ale gdy to przejdziecie, to naprawdę ludzie, którzy głęboko oddychają, żyją podobno dłużej, są zdrowsi, dotleniają organizm. Warto zainwestować w to i trochę czasu, wysiłku, myśli, ćwiczeń i warto to wypróbować, moim zdaniem. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo dobrze się czuję, przypominając sobie właśnie o tym i po kilku takich oddechach czuję różnicę wspaniałą. Jeżeli filmik Wam się podoba, w ogóle chcecie tego typu filmiki, dajcie mi znać, proszę, napiszcie w komentarzach, co lubicie, co chcecie, może macie jakieś pomysły na jakieś fajne filmy, które mogłabym dla Was przygotować, bardzo chętnie jestem na to bardzo otwarta. Tymczasem dziękuję Wam pięknie, dajcie znać, czy już oddychacie, czy nie, czy macie zamiar, czy w ogóle Was to nie kręci. Dziękuję Wam pięknie, poproszę o lajka, jeżeli filmik Wam się podobał i do zobaczenia na kolejnych filmikach. A tymczasem oddychamy!